Cześć, witajcie w kolejnym losowaniu zdjęcia jednego z ważniejszych dla mnie zdjęć, w sensie jednego z 24 zdjęć, które miały jakiś wpływ na moją fotografię, na to co robię, to co się dzieje, jak to robię. O, kolejna koncertówka. Także mamy dwa zdjęcia Pauliny i dwa zdjęcia koncertowe do tej pory. To zdjęcie zespół Architects. To chyba było w proximie warszawskiej. Chyba tak. To jest dosyć świeże zdjęcie. To jest chyba ostatnie moje zdjęcie koncertowe, jakie wykonałem. W sensie, ostatni koncert nawet, na jakim byłem. Nawet specjalnie. Tu już miałem Nikona D800. To już były czasy takie bardziej współczesne, bo to było tam kilka lat temu. 3-4 lata temu. Na ten koncert kupiłem nawet specjalnie Tamrona 1535-28. Zawsze chciałem jakiś szeroki kąt. Teraz już go nie mam, bo rzadko go używałem. Na tym koncercie się bardzo fajnie sprawdził. A to zdjęcie jest z 85, znaczy. <laughs> żeby też nie było. Tak jak wspomniałem też na poprzednim zdjęciu koncertowym, trzy piosenki wyjazd z Fosy. Tu była ta sama sytuacja, dlatego fotografowałem z tłumu z 85. Jedno z moich ulubionych zdjęć z tego koncertu, gdzie wokalista sam. Po prostu tam wrzeszczy sobie, jest fajnie oświetlony, z nad tłumu robiłem to zdjęcie, w sensie z nad głów ludzi. Bardzo fajna, podoba mi się tu perspektywa, głębia ostrości, bo przy 85 mm to się fajnie porozmywało. Wszystko ostre, piękne. Dla mnie to zdjęcie jest ważne, bo zespół architekt, to jest mój ulubiony zespół, i zespół ten też przeszedł ciężką drogę, bo wokalista, yy, gitarzysta. Który komponował na poprzednich płytach przed tą trasą Który skomponował płytę promującą też te, to, tę trasę Komponował ją z wieścią i z wiedzą, że Po prostu nie będzie na tej trasie, bo miał raka I cały materiał zespół nagrał wspólnie, jest nawet bardzo fajny dokument o tej y, płycie y, Architektów Lost Forever Coś tam. <laughs> Mój ulubiony zespół w każdym razie. Wyświetli się oczywiście. Jest cały dokument na YouTubie na kanale Architektów o tym, jak nagrywali tę płytę, jak ta cała sytuacja przebiegała. Tutaj już oczywiście był nowy gitarzysta, który teraz komponuje na nowe płyty razem z poprzednim gitarzystą, bo tam dwóch chłopaków było. I brat też tego gitarzysty, który zmarł, gra cały czas na perkusji w Architektach. I bardzo fajnie pokazywali właśnie na YouTubie ten cały proces, jak tworzyli jak, z, jak Tom. On był po prostu mega techniczny, mega takim pedantem, gdzie każdą ścieżkę gitarową, praktycznie on napisał, pomimo tego, że z dwóch gitarzystów w zespole i każdą ścieżkę chyba sześć razy trakował. I tu jest tyle warstw na tej było nałożonych gitar, że to jest po prostu ściana dźwięku. Technicznie genialnie wszystko jest. Tak jak mówię, to jest mój ulubiony zespół. Ktoś, są tam dwie szkoły, albo Architects, albo chyba August Burns Red. W każdym razie ja bardzo lubię ten zespół. Niektórzy mogą twierdzić, że każda piosenka brzmi tak samo. Ja uwielbiam, zwłaszcza z połączeniem wokalu Sama, który tam później zaczął trochę czyściej śpiewać i bardziej melodyjne się wszystko stało. Ta płyta i jedna poprzednia to były moje dwie ulubione płyty. Poprzednie też słuchałem, w ogóle zacząłem architektów słuchać po kontakcie z zespołem Paulo Sergio, bo tam stojak udostępnił gitarzysta e, z, utwór z jeszcze starszej płyty. Także to też o, o Paulo Sergio też będzie, bo tutaj mam ich aż dwa zdjęcia. W każdym razie, tak wiecie, jakaś znajomość, to coś udostępni, wysłuchacie, zajawicie się tym, po prostu macie mega, mega wkrętkę w coś i to się staje waszym czymś ulubionym. I nagle się okazuje, że jest jakaś tragedia w zespole, w ogóle ostatnia trasa ku części tego, w sensie trasa z materiałem, który wykonał z wiedzą, po prostu nagrał z wiedzą, że umrze. I no, takie mega przeżycie emocjonalne dla mnie też to trochę było. A dostałem się na ten koncert tego fotograf w ogóle też tak trochę z czapy, bo napisałem do organizatorów, znalazłem kto jest organizatorem, po prostu promotorem bo to nie jest trudno znaleźć, jak się sprzedaje, jak się kupuje bilet. Napisałem i powiedziałem, że jest to mój ulubiony zespół, jest dla mnie trochę nawet ważny, że tak powiem, że chciałbym przyjechać zrobić zdjęcia, chętnie zapłacę za bilet, bo nie chciałbym tutaj żydzić po prostu nawet na wyjściówce, że chętnie zapłacę za bilet wszystko, tylko chciałbym po prostu mieć możliwość wejścia do FOSy, żeby stamtąd robić i wniesienia aparatu, bo czasami. Mogą trzepać na wejściu, to jako publiczność nie wniesiemy aparatu. I odpisała do mnie dziewczyna, że spoko, że akredytacja będzie czekać na drzwiach i że tam nie muszę płacić na przykład za bilet nawet. Także to też bardzo miło z ich strony. Super w ogóle sprawa. Pojechałem sobie sam. Stałem w kolejce z ludźmi poszedłem, akredytacja była, wszedłem na koncert. I jeszcze tam też poznałem bardzo fajnego fotografa, który fotografował wtedy Nikonem D D500. On miał D500, która wyszła dosyć niedawno i mówi, że po prostu geniusz, że najlepszy, największa ostrość, super autofokus, że każdy szkło z tym śmiga. Bo nawet myślałem kiedyś o tym aparacie i sobie fajnie tam pogadaliśmy, wszystko cacy. A jak się okazało, po miesiącu ten fotograf też zmarł. Także też cała sytuacja w ogóle była taka jakaś, nie wiem, mroczna, przytłaczająca. To się tam na Facebooku się dodaliśmy, a później jego żona wrzuciła informację, że po prostu zmarł pewnego dnia. I takie, no. Przykre strasznie takie wspomnienie, bo bardzo miły człowiek w ogóle. E, cała sytuacja z tym koncertem też była owiana taką atmosferą, wiecie, śmierci, odchodzenia kogoś bliskiego. Tutaj kogoś po prostu spotkałem, kto nagle też później e, odszedł. E, takie wspomnienia bardzo emocjonalne, jeżeli chodzi o ten koncert, jeżeli chodzi o ten zespół, ale cały czas jest to mój ulubiony zespół, kocham, nawet jeżeli najnowsza płyta się trochę zmieniła, <laughs> trochę skomercjalizowała, ale uwielbiam. E, bardzo lubię to zdjęcie. I tutaj, rzeczywiście, tak jak czasem do zdjęć, podchodzę bardzo technicznie, tutaj były praktycznie czyste emocje podczas tego koncertu, także bardzo fajnie, znaczy. Bardzo mi zapadło to wszystko w pamięć. Nie, że miło wspominam, no bo tutaj atmosfera była taka przykra, ale bardzo mi to zapadło w pamięci. Jest to dla mnie dosyć ważne zdjęcie, jeżeli chodzi właśnie o całą moją fotografię. I chyba ostatni koncert, jaki też wykonałem. Później już po prostu tak jakby powiedzieć, byłem za stary na to, żeby jeździć na koncerty, a też później się Olek już pojawił, miałem dzieciaków, także tak się stało. To było na tyle na dzisiaj. Zapraszamy jutro na kolejny odcinek. Hej!